Tych przemytów takich było już nie pamiętam ile. No kilka było, ale nie wiem ile. Czy może 3, 4 razy, może 5. I to szybko, bo oni to szybko robią. I pojechali, nie ma. Przemytnicy. Reportaż Henryka Dedo i Jana Obrębowskiego. To było gdzieś w 73 mogło być. To była fundacja, która zajmowała się pomocą ludziom za żelazną kurtyną. Jej celem było przekazanie im jak największej ilości literatury. Mój brat sprzedał swoją fabrykę i powiedział: możesz prosić o co chcesz, ile potrzebujesz, 100 tysięcy guldenów? I nagle wszystko stało się możliwe. Zadzwonił do nas niejaki Dirk. Nie znaliśmy go osobiście. Z pytaniem, czy chcielibyśmy spędzić wakacje w Texel. Texel to wyspa u wybrzeży Holandii. Byliśmy zaskoczeni. Niby dlaczego mielibyśmy jechać akurat tam? Pierwszy raz w Związku Radzieckim byłem w 1977 roku. Jechaliśmy przez Węgry, Rumunię, Polskę i NRD. Pamiętam ten zapach tego samochodu, tego, wiesz, to wszystko inaczej tam pachniało. No, zachodem takim, nie? Wszędzie ludzie mówili nam, że bardzo brakuje im Biblii, że gdybyśmy nawet przywieźli tir pełen Biblii, to wciąż będzie mało. Dopiero kiedy Dirk przyjechał do nas, wyjaśnił, że Texel to kryptonim Czechosłowacji. Takim właśnie językiem musiał posługiwać się przez telefon ze względu na zasady bezpieczeństwa. Potem wszystko nam wytłumaczył. Dostaliśmy wasze namiary od twojego ojca. Czy zgodzilibyście się przeszmuglować Biblię przez granicę? Powiedzieliśmy, że tak. W Delft urządziliśmy magazyn. O jego lokalizacji nie wiedział nikt poza najściślejszym gronem współpracowników. Nawet prezes naszej fundacji chciał się dowiedzieć, gdzie on jest, ale nie powiedzieliśmy mu tego. Nikt nie mógł się o tym dowiedzieć. Istniało 5 grup zajmujących się różnymi kwestiami. Zespół mechaników czuwał nad odpowiednim przygotowaniem samochodów od strony strategicznej. Inna grupa gromadziła Biblię, książki i dbała o umieszczenie ich w tajnym systemie skrytek. Przygotowywaliśmy Biblię do transportu, to znaczy pakowaliśmy je i ukrywaliśmy w samochodach. Inni z kolei szukali kontaktu z ludźmi za żelazną kurtyną. Następnie jechał transport. Jeszcze inna grupa wyszukiwała takie rodziny jak nasza, które były gotowe pojechać do Europy Wschodniej. Pojechaliśmy z grupą młodzieży na Węgry i tak nawiązaliśmy kontakt z ludźmi z Europy Wschodniej. Później poproszono nas o przeszmuglowanie Biblii i wtedy po raz pierwszy pojechaliśmy z przemytem. Czwartą grupę współpracowników fundacji stanowili ludzie, którzy zimą jeździli zwykłymi samochodami do Europy Wschodniej, żeby przygotować wszystkie kontakty na kolejny sezon letni. Łącznie więc przez ten program przewinęły się przez te lata setki ludzi. Dziś wiemy o tym, że istniały grupy odpowiedzialne za różne zadania, ale wówczas oczywiście nie wiedzieliśmy o sobie nawzajem. Nie znaliśmy żadnych nazwisk. Nie wiedzieliśmy, gdzie mieszczą się warsztaty, w których przygotowywano samochody czy magazyny z książkami. Gromadziliśmy Biblię w różnych językach, ukraińskim, węgierskim, słowackim i tak dalej, także polskim. Trwało to przez długi czas.
O tym, czym zajmowaliśmy się z żoną, wiedzieli tylko moi rodzice, oczywiście bez żadnych szczegółów. Rodzinie mówiliśmy, że jedziemy na wakacje do Niemiec. Cała działalność była ściśle chroniona i utrzymywana w tajemnicy. Przez pierwsze 3 lata szmuglowaliśmy Biblię samochodami innej organizacji, ale potem opracowaliśmy własny system. Była też osobna grupa ludzi, która monitorowała sytuację na przejściach granicznych. Sporządzali oni długą listę, dzięki której wiedzieliśmy, które przejście jest bezpieczne, a gdzie jest ryzyko zbyt duże. To oni dawali nam wskazówki, w których miejscach najlepiej przekraczać granicę. Doświadczyłem wielu niebezpiecznych sytuacji. Zdarzyło się raz, że celnicy byli tak blisko znalezienia ukrytych Biblii, że wydawało mi się, że są ślepi. Szukali tam, gdzie były schowane, ale ich nie znaleźli. Innym razem niestety znaleźli przemyt. Musieliśmy wtedy zapłacić mnóstwo pieniędzy i zawrócić z granicy. Cały transport oczywiście przepadł. Tego auta nie można było używać ponownie. Zostało sprzedane. Przez następne 3 lata przewoziłem Biblię, a później zająłem się jako mechanik przystosowywaniem samochodów do szmuglowania książek. Ludzie przygotowujący samochody nie brali bezpośrednio udziału w przemycie, ponieważ znali wszystkie techniczne rozwiązania. Złapanie takiej osoby na granicy byłoby niebezpieczne dla całej misji. Jedną z najbardziej ekscytujących chwil był moment, gdy Franz zgubił kluczyki do samochodu. Opowiadał ci o tym? Stało się to w Bułgarii nad Morzem Czarnym. Musieliśmy zaczekać 2 dni na przerzut. Pojechaliśmy więc na kemping. Wybraliśmy się na plażę, pływaliśmy w morzu, a po powrocie okazało się, że zgubiłem kluczyki. Na szczęście ludzie w Holandii poinstruowali mnie, że w takim przypadku należy rozebrać jedno z tylnych świateł. Za osłoną lampy ukryta była torebka z zapasowymi kluczykami. Przygotowanie samochodu wyglądało różnie w zależności od marki, typu i konstrukcji. Robiło się podwójne podwozie albo podwójny dach. Wymyśliliśmy na przykład obwód elektryczny. Kiedy drzwi samochodu były otwarte, obwód był przerwany. Należało więc zwrócić uwagę, aby na granicy w czasie odprawy drzwi były uchylone, bo wtedy celnicy nie mogli dostać się do skrytek. Jest to jeden z przykładów tego, jak dobrze przygotowany był ten samochód. To przejeżdżali takie busy. Te busy to mieli podwójne ściany. Tam napakowane były Biblie. W jedne strony, drugie. Sporo tego było. Znaliśmy tylko adres. Często była to kartka z zapisaną ulicą. Oczywiście podczas podróży nie mogliśmy mieć ich przy sobie. Musieliśmy nauczyć się ich na pamięć. Do tego miejsca jechało się około 5000 kilometrów. Oni przyjechali to od razu. No oni gdzieś tam zostawili samochód, taki zwiad przyszedł. Nie wiedzieliśmy nawet, do kogo jedziemy. No i przychodził pewien gość, który po angielsku tylko rozmawiał. Myśmy tam wtedy po angielsku nic nie umieli. Coś tam, nie wiem, z tatem się dogadywał, czy przynosił jakąś próbkę tych Biblii, czy tam tych czasopism. I w nocy, godzina 12, pierwsza, druga, pukają do drzwi. No, ja mówię, kto? Bibel. No, jak Bibel, no to już dobra. Otwieramy i oni
za jakich pół godziny zjeżdżają. Przerzucaliśmy wszystkie Biblie. I to szybko, to oni to szybko robią. Trwało to maksymalnie 5 minut. Potem trzeba było wracać tak szybko, jak to było możliwe. I pojechali, nie ma. I to tyle. Bałagan. Jak to na strychu. To na prawie ten wojek. Takie wojki, właśnie tak u nas się do śmieci teraz używa, takie prawie rzeczalne. Liczba Biblii, jakie można było jednorazowo przeszmuglować, zależała od wielkości samochodu. Zazwyczaj było to od 500 do 1000 Biblii. Worków tam było mnóstwo, nie wiem, jak oni mieli to pochowane. Istniały trzy skrytki. Łącznie można było w nich ukryć od 120 do 150 kg Biblii. Jedna była usytuowana za kuchenką, druga w jednym z baków na paliwo, jeszcze inna znajdowała się w lodówce. Zawieszenie i opony zostały tak przystosowane, że nie dało się poznać, że samochód ma dodatkowe obciążenie. Zawsze jeździłem bardzo ostrożnie, dbając o to, aby nie przekraczać limitów prędkości i generalnie nie ściągać na siebie uwagi policji. W razie konieczności mogliśmy jechać bardzo szybko, szybciej niż pojazdy, którymi wówczas dysponowała policja. Były to Łady czy Skody starego typu. Maksymalna prędkość 100 km na godzinę, podczas gdy ja mogłem jechać 140, chociaż nie korzystałem z tego. Zawsze zatrzymywaliśmy się na kempingach. Wjeżdżając do danego kraju, trzeba było przedstawić cel pobytu. Mówiliśmy więc, że jesteśmy turystami. Posługiwanie się ówczesnymi europejskimi minivanami było niebezpieczne, bo celnicy dobrze znali ich budowę i z łatwością mogli znaleźć skrytki z książkami. Nasza fundacja uznała, że lepiej używać bardzo drogiego samochodu amerykańskiej produkcji, z którym celnicy nie byli obeznani. A ponadto był tak drogi, że nie chcieli go nawet dotknąć. Europejskie auta dosłownie rozbierali, zdejmowali panele, tapicerkę, szukając książek, podczas gdy przy naszym bali się, żeby czegoś nie zniszczyć. Taka strategia całkiem dobrze się sprawdzała. Pomysł polegał na tym, że był to wakacyjny samochód dla rodziny, taki kemper. Najbezpieczniej było podróżować udając turystów, małżeństwo z dziećmi, jadące samochodem na wakacje. Kiedy pytano nas na granicy, czy przewozimy książki lub broń, mówiliśmy, nie, jesteśmy turystami i jeździmy z dziećmi na kemping, nad Morze Czarne lub w jakieś inne miejsce. Oczywiście jechaliśmy z małymi dziećmi, tak naprawdę im mniejsze dzieci, tym było lepiej i bezpieczniej. No bo co celnicy mogą zrobić z rocznym dzieckiem? Natomiast w przypadku, gdyby policja znalazła książki, to nie szliśmy do więzienia, tylko byliśmy wydalani z kraju i płaciliśmy 20 lub 30 tysięcy dynarów kary. Tak więc taka przykrywka była dla nas najlepszym rozwiązaniem. Jednym z najniebezpieczniejszych etapów było oczywiście przejście przez granicę. Pamiętam, to było przerażające. Przed wyjazdem powiedziano nam, żebyśmy nie przyglądali się żołnierzom, nie zwracali na nich uwagi, bo gdy patrzysz na nich, oni zaczynają patrzeć na ciebie i mogą wyjść z tego problemy. Jechaliśmy z dziećmi po raz pierwszy i byłam trochę zdenerwowana. Pomyślałam więc, że zacznę obierać jabłka dla dzieci i dzięki temu przestanę rozglądać się dookoła. To był mój sposób na oswojenie tej sytuacji. So, that was my way. Do granicy zawsze podjeżdżałem powoli. Najlepiej było znaleźć inny minivan z mnóstwem bagaży i zaparkować tuż za nim. Celnicy mieli mnóstwo roboty przy sprawdzaniu tego auta i było duże prawdopodobieństwo, że się zmęczą i dzięki temu uda się przekroczyć granicę bez większych problemów. Przejeżdżaliśmy kiedyś z Berlina Wschodniego do Zachodniego i długo musieliśmy czekać przy punkcie kontrolnym.
NRD-owskie celniczki bardzo dokładnie przeszukiwały samochody z zachodnio-niemiecką rejestracją. Kazały wyjmować cały bagaż i wypytywały o wszystko przez wiele godzin. Przed nami jechało starsze małżeństwo. Musieli wyjąć z auta wszystko, dosłownie wszyściuteńko. Kazano im otworzyć nawet przenośną toaletę. Celniczka wzięła tubkę pasty do zębów i wycisnęła ją, żeby sprawdzić, czy to aby na pewno pasta. Tak, to była pasta. Ta celniczka podeszła do nas, kazała wyłączyć silnik i wysiąść z samochodu. Moja żona otworzyła drzwi. W środku było ciemno. W środku bawiły się nasze dzieci, które były wtedy małe i robiły sporo hałasu. Hurray, hurray, there's light, there's light. And they were all laughing and laughing. Hurra, hurra, ale jasno. Dzieci się śmiały, a celniczka, widać było, że z trudem powstrzymuje się od śmiechu. To było naprawdę zabawne. W końcu powiedziała tylko, proszę zamknąć drzwi. Okej, możecie jechać. Tak uratowały nas nasze dzieci. Tak naprawdę najniebezpieczniejszym momentem było otwarcie skrytek. W ciągu dnia staraliśmy się znaleźć na to dobre miejsce. To się zawsze odbywało gdzieś w lesie czy w innych odosobnionych miejscach. Franz musiał wyjąć wszystkie Biblie i przepakować je do plastikowych toreb. Mieliśmy ze sobą dużo zabawek na wypadek, gdyby pojawiła się policja albo ktoś się nami zainteresował. Udawaliśmy, że odpoczywamy, bawiąc się z dziećmi. Potem pojechaliśmy pod ustalony adres. Jechaliśmy pół godziny i robiliśmy przerzut. Gdyby wtedy zatrzymała nas policja i przeszukała samochód, znalazłaby przewożone książki. Oni to taką konspirację robili, ale myśmy już wiedzieli wcześniej, bo no, tam 30 lat temu, czy ile to było już, to zachodnich samochodów nie było w ogóle w Polsce. I taki samochód, jak się trafił, on parkował zawsze tam, gdzie teraz ja mieszkam, tak koło lasku. To była polna droga i widzieliśmy w dzień, już stoi taki samochód, nie? Oczywiście wielokrotnie czuliśmy lęk i dużo się modliliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożenia. Czasami ciężko było odnaleźć właściwy adres. Było to szczególnie niebezpieczne zarówno dla nas, jak i dla ludzi, którzy byli po drugiej stronie. W Słowenii próbowaliśmy znaleźć dom pastora, u którego mieliśmy zostawić książki, ale okazało się, że zaszła jakaś pomyłka, bo pod wskazanym adresem nikogo nie było. Wróciliśmy na nasz kemping i spróbowaliśmy ponownie następnego dnia, ale pastora wciąż nie było. Poczekaliśmy jeszcze jeden dzień, ale sytuacja się powtórzyła. Mieliśmy spore problemy. Musieliśmy więc zadzwonić do Holandii, używając specjalnego szyfru. Dostaliśmy nowy adres kontaktowy, chociaż nie było to takie proste. Musieliśmy zastosować specjalny kod alfabetyczny. Weź trzecią literę, weź piątą, weź pierwszą. Tak czy owak, ta rozmowa trwała strasznie długo. Trzeciej nocy pojechaliśmy pod nowy adres i powiedzieliśmy pastorowi, że jesteśmy z Holandii. Przywieźliśmy dla niego Biblię i mamy 5-10 minut na ich przekazanie. Pastor odparł, żebyśmy się niczym nie przejmowali i spokojnie zaparkowali, a on przygotuje kolację. Wtedy tam się nikt nie przejmował. Ktoś z zachodu przyjechał, było coś innego i... Byliśmy trochę zakłopotani. Spytaliśmy, czy nie stanowi to dla niego zagrożenia. Powiedział, że się niczego nie boi. Zapalił światło przed domem tak, że nasz samochód był widoczny z daleka. Poprosiliśmy, żeby je wyłączył, bo przerzut musi się odbywać w ciemności. Jednak on upierał się, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Musieliśmy wtedy postawić sprawę jasno. Może ty się nie boisz, ale my jesteśmy odpowiedzialni za samochód, bo musi służyć do kolejnych misji. Zgasiliśmy więc światło, przekazaliśmy książki i 10 minut później już nas nie było. To było też ryzykowne, bo no na przykład ktoś by ich obserwował i tutaj wpadają, a za nimi milicja wjeżdża i, no i to wiadoma sprawa, do kogo przyjechali tam, tak patrząc z perspektywy teraz. Więcej myśmy ryzykowali.
Pewnego razu przerzucaliśmy w nocy książki prosto do mieszkania, ale zostało to zauważone przez tajną policję. Ludzie, którym przekazaliśmy transport, mieli potem dużo problemów. Przesłuchiwano ich i uwięziono. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że nie odwiedzamy tych osób w ich domach. Umawialiśmy się na przerzut Biblii, który trwał kilka minut, gdzieś w lesie albo w innym odludnym miejscu. Ten pastor nie potrafił tego zrozumieć. Tymczasem nasze zasady były proste. Chronić książki, oczywiście chronić dzieci, chronić skrytki oraz nasz samochód. Jeszcze taka sprawa jedna, o której nie mówiłem, że to literatura i Biblia nie były tylko w języku polskim. Nie? I z kolei te Biblie i ta literatura była przewożona znowu tam do Rygi na przykład. No wtedy był Związek Radziecki. Wujek wielokroć tam całą walizkę załadował, raz przewiózł, raz go tam wysadzili z pociągu, pogrozili. No nie wiem, co tam miał, jakie konsekwencje. Jeden syn właśnie jechał za granicę i wziął ode mnie 4 testamenty, bo tam Ewangelii nie było. Na granicy, przy rewizji, doktor ruski pyta się, Biblię, imiecie Biblię? I on mówi, mam. No, 4 Ewangelie. Pokazał, skąd imiejesz to? No, od ojca. A teściowa Nadzieja, mama, ona majtki takie nałożyła i tam napchała nowe, co tak. Guma tam pękła i na granicy, mówi, stoją i to poleciało wszystko. Babuszka, no jak ciebie nie wstydno? Mówi. Jestem w pracy, służby mam, przychodzi do mnie zawiadowca, panie Szmigiel, niech pan przekaże dyżur dla mnie, ja przyjmę dyżur, a pan z tymi panami pojedzie. Milicja ta obstawiła naukowo, rewizję robią tu. Ja tu przyjechałem, przywieźli mnie, no pytają się jak, co, gdzie. Nazbierali tych Biblii, tego wszystkiego, pisemku, coś tam podejrzane jakieś tego. Spisali protokół jakoby, że oni to z powrotem prześlą. No i pojechali. W Polsce byłem po raz pierwszy w 1985 lub 1986 roku. Nie zapamiętałam nazwy tego miasta. Brzmiało jakoś... Nazwa miasta, tak? Tak, gdzieś nad morzem. To była bardzo długa podróż. Zapamiętałam byle jakie drogi, szare, smutne domy. Ludzie w ogóle się nie uśmiechali, byli smutni. Widać to było na ich twarzach, ale zauważyliśmy też pełno rzymskokatolickich kościołów. Pamiętam jeden kościół. Ludzi było tyle, że nie mieścili się w środku i stali na zewnątrz. Głos księdza było słychać z głośnika. Nigdy nie zapomnę tego, co się tam wtedy działo. Wieczorem przyjechaliśmy z Bibliami. Ludzie, którym je przekazywaliśmy, byli zaskoczeni, że podróżujemy z trójką dzieci. Zaprosili nas do środka. Ja też pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, taką akcję, kiedy spałyśmy z siostrą razem na wersalce i w pewnym momencie jakiś taki hałas, coś się działo, myśmy się obudziły i mama tylko taka była zdenerwowana jakaś i mówi, odwróćcie się do ściany i śpijcie. No to wiesz, wiadomo jak tu spać, jak tu takie ciekawe rzeczy się dzieją. Wpadali po prostu ludzie z walizek na środek pokoju, wysypywali po prostu Biblię, wysypywali kilka razy, biegali i myśmy tylko tak się tam oglądały, patrzyłyśmy co tam jest, tak pół pokoju było zasypane tymi Bibliami i koniec. I nagle drzwi się zamknęły i cisza. Oni wiedzieli, że przyjedziemy. Dostaliśmy od nich mnóstwo prezentów. O, mam je tutaj. Was krale? Krale gewoon? Voor die
Dali ich pełno, nam i dzieciom. Widziałam, jak chodzili po domu i szukali, co mogą nam dać. To było naprawdę niesamowite. Żałowaliśmy, że nie możemy zatrzymać się, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. Samo przekazanie książek trwało góra 10 minut i od razu trzeba było wracać do domu. My chcieli się ogłosić, to nie można, nie z powrotem. I później już mama powiedziała, że mamy spać, więc myśmy pozamykały te oczy i rano już nic nie było, wszystko było pochowane. To wszyscy to przyjeżdżali wierzące i my dawali znać, żeby zabierali, no. I brali do każdego miasta. Kto to się dowiedział, się przyjeżdżali i zabierali. Jak pytałyśmy rodziców, to powiedzieli, że żeby nic o tym nikomu nie mówić, że to jest bardzo ważne i tylko tyle, nie? Celnicy zawsze pytali, czy przewozimy broń, pornografię lub Biblię. W ich rozumieniu broń i Biblia były czymś równie niebezpiecznym. Odpowiadaliśmy, że nie przewozimy Biblii. Próbowali ludzie. Myśmy też, pamiętam, ja, Paweł, Rysiek tutaj jechaliśmy, też mieliśmy nie tam duże ilości, ale po kilka Biblii. Sam jeździłem, tutaj obładuję, naukowo ukręcę się tym, takim bandażem. Nogi tutaj i elastycznym bandażem i jedziemy. A ja jak jeździłem na Białoruś, buty miałem i cholewy tu. A oni tu macali na granicy, parzycy. Tu macali nie ma, a u mnie w butach. No, raz się udawało, raz nie. A ja tylko tydzień siedziałem, też w UB. Przez granicę do Związku Radzieckiego dawnego się też jeździło i przewoziliśmy, to wtedy się chowało te Biblie i takie Nowe Testamenty się chowało gdzieś tam pod kaloryfery szczególnie. One były tak, za taką zabudową, głównie w toalecie. Ale później jak się dojeżdżało na granicę, to oni zamykali toalety i było to rozszerzanie torów, tak? Bo Rosjanie mieli szersze tory. I to trwało ileś tam czasu i wtedy te toalety były zamknięte i to był czas na wyjęcie tych Biblii, jakoś tuż po przekroczeniu tej granicy i tam na tej bocznicy, gdzie oni przestawiali. I pamiętam jak dziś, jak po prostu czasami rodzice nie zdążyli wyciągnąć tych wszystkich Biblii z tych toalet, gdzie pochowali. I pamiętam jak dziś, jak babcia prosiła, z babcią byliśmy wtedy, babcia prosiła tą celniczkę, żeby otworzyła, bo dziecko chce do toalety i szła ze mną, nie? Ja byłam taka wtedy przestraszona, a ona tam zaczęła coś krzyczeć, że nie, że trzeba było wcześniej się załatwić, coś tam. Ale babcia mówi, no ale to dziecko, to proszę tam wpuścić. No i ona otworzyła tą toaletę i wtedy babcia wyjmowała szybko tę Biblię i tak pamiętam mi za sweter tutaj nawkładała, że normalnie cały przód miałam załadowany tymi Bibliami. Tak szłam później, oczywiście nawet się nie załatwiłam, tylko no, z powrotem z tymi Bibliami. Do tego przedziału. No. Jadę z tym to pociągiem. Idzie kontrola. Co robić? To my schowaliśmy Biblię pod te materace jakieś były, bo to były podwójne te. I my to schowaliśmy pod spód, te Biblię mieliśmy. No i tu kontrolę. Kazali wyjść nam z tego. No mydlimy się, Boże drogi. Żeby jakoś tam nie zauważyli tego. No i tam oni podnoszą, tu, tam. No. Patrzymy, odsuwają tą szufladę. Odsuwają to. Gdzie te Biblie? I rzeczywiście, Bóg usłonił. Nie zauważyli tego. No dobrze. Za chwilę przychodzą. Zasunęli. No proszę wchodzić. Nic nie znaleźli. O, jaka. No i także te przemyt dalej znowu, żeśmy roznosili takie jak mrówki. Co roku dzwonił telefon i padało to samo pytanie. Cześć, tutaj Dirk. Czy moglibyście... O nie, błagam, czy naprawdę znowu musimy jechać? Ale jechaliśmy. Nie szmuglowaliśmy broni ani żadnych głupot. Przewoziliśmy Biblię, których ludzie bardzo potrzebowali. Gdyby dziś poproszono mnie o to, zrobiłabym to samo, bez wahania. I sporo tego, żeśmy przewozili. Oj, sporo.